Dzisiaj zrobimy musakę, grecką zapiekankę z warzyw, z ziemniaków. Bardzo fajne danie na zarówno lato, jesień, jak i zimę. Myślę, że będziecie mieli dużo przyjemności robiąc ją, tak jak ja. Zaczynamy. To, co dzisiaj będziemy potrzebować do zrobienia przepisu, to pieczarki, ziemniaki, bakłażany, pomidory w puszce, cebula, czosnek, marchewka, przyprawy w postaci soli, pieprzu, oregano, cynamonu, natka pietruszki, oliwa z oliwek oraz beszamel. Zapalę gaz pod garnkiem, tak żeby już się rozgrzewał. Oliwa. Mogę też od razu wrzucić na sam początek cynamon, oregano oraz czosnek w łupinach, ponieważ tak naprawdę chcę tylko osiągnąć delikatny aromat czosnkowy. Zaczynam od krojenia cebuli. Pokroimy ją w piórka. Musaka przypomina trochę sos bolognese. Zaczynamy właśnie od smażenia cebuli, marchewki, czosnku i ziół. Są tam również pieczarki. Tym się różni właśnie od bolognese, że będzie w niej bakłażan oraz ziemniaki. Pokroję teraz drobną kostkę marchewkę. Zagwarantuję to, że szybko się zrobi wraz z resztą warzyw. I dodajemy do smażonej cebuli. Teraz dodam bakłażana. Też go kroję dość niedużą kostkę. Bakłażana wcześniej trzeba dość dobrze posolić, obtoczyć każdy fragment. Ziemniaki mam obrane. Bakłażan już trochę puścił soków. Żeby przyspieszyć jeszcze ten proces, zaleję go na moment wrzątkiem, a następnie odcedzę. Przelewamy przez sito. Odrobina wody. Odciskamy dokładnie. Tak odciśnięty bakłażan ląduje na patelni, gdzie smaży się już cebula z przyprawami i z marchewką. Podsmażymy bakłażana przez około 10 minut, zanim nie dodamy pieczarek. Zagrzeję sobie od razu wodę na zblanszowanie ziemniaków, które pokroję w cienkie plastry. Woda prawie osiągnęła punkt wrzenia. Posolę ją tylko. Dodam ziemniaki. Myślę, że wystarczy 3 do 5 minut, aby ziemniaki tylko trochę się podgotowały. Pozostaje mi tylko jeszcze skończyć kroić pieczarki. Lądują w garnku. Musimy podsmażyć teraz całość kolejne 5 minut. Ziemniaki już delikatnie zmiękły. Przecedzam na sitku. Przepłuczę zimną wodą i zostawię, żeby trochę odparowały. Warzywa już się dobrze podsmażyły. Zdecydowanie zmniejszyły swoją objętość. Dodaję pomidory z puszki. Dokładnie mieszam. Teraz trochę posolę, popieprzę, zmniejszę ogień. Całość jest idealnie wilgotna. To musi być właśnie takie półwilgotne, półsuche. Przykrywam. Czekamy około 5-8 minut. Bierzemy naczynie do zapiekania. Mamy beszamel. Zaczynamy od warstwy beszamelu. Spełni się idealnie jako takie spoiwo. Biorę porcji warzyw na musakę. Pokrywam je warstwą beszamelu. Kolejna warstwa. Teraz warstwa ziemniaków, która tak naprawdę przykrywa musakę. Na sam wierzch kładziemy trochę beszamelu. Staramy się go dość cienko rozsmarować. Teraz przed włożeniem do pieca należy dokładnie wyczyścić brzegi foremki. Skropię to oliwą, dosłownie kilka zygzaków, odrobina soli, pieprzu. I tak ułożoną musakę wkładamy do nagrzanego do 180 stopni pieca na około godzinę. Musaka już upieczona. Teraz musimy ją zostawić na dosłownie 15-20 minut, aby stężała. Ona nadal będzie bardzo gorąca, ale będzie łatwiej ją pokroić, wyjąć i ładnie zaprezentować. Musaka jest gotowa. Odrobinkę natki pietruszki na sam wierzch. Naprawdę przepyszna zapiekanka. Musicie ją spróbować. Jeżeli szukacie innych ciekawych przepisów, zachęcam Was do zobaczenia innych autorów Tuby Smaku.